Ocena wyników spółki jest niewątpliwie pozytywna i w ogóle działalność spółki w roku 2016 należy ocenić jako dobrą. Odnieśliśmy w trudnym otoczeniu biznesowym i regulacyjnym istotne sukcesy. My dzisiaj jesteśmy na etapie takim, że zrealizowaliśmy pracę na poziomie 30%. Deklarujemy zakończenie inwestycji w roku 2019 i nie przewidujemy już opóźnień. Jak na te problemy, które miały miejsce onegdaj, dzisiaj sytuacja wygląda dobrze. Czyli krótko mówiąc, zawarliśmy porozumienie z bankami, mówię tutaj o umowach standstill, dokonaliśmy inwentaryzacji tej inwestycji, no i wkrótce podejmujemy pracę razem z PGNiG-iem, tak aby również w 2019 roku te inwestycje ukończyć.